wyjdźcie i zobaczcie, pół metra przynajmniej. Was jedni się zgodzi. Przepraszam, w którym miejscu? Ważniewice. Ważniewice, do szkoły. I myślę, że tą sprawą by należało się zająć, bo tam są dziury już takie, że peciel sobie nie daje rady. I jeżeli to macie robić peczerem, to uzdawcie znaki o głębokości dziur i dajmy sobie sprawę. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że komendarz też jest zadowolony, że powiedz do realizacji. Także no, proszę bardzo jeszcze. Jeszcze może to, ja tak przyglądałem się tym, która praca na naszych drogach gminnych i na powiatowych, no jeżeli tym starczyłem, to nie dosypywać tego kamienia, to będzie emulsja na wierzchu i przejeżdżając samochodem to jeszcze gorszy efekt, bo zapryskać tą smołą nad kola, no to widać jak jest, a jak jest dobrze zasypane, no fakt, że to się, no musi się to gdzieś usunąć na bok, bo się nie przyklei, to jest ruchome. Ale w tym momencie właśnie jest, może robią lepiej niż nie dosypywać. Dlatego by ta emulsja byłaby na wierzchu i zawsze jest. Proszę bardzo, Mariusz. Szanowni Państwo, tam krótko, dyskusja została praktycznie wyczerpana, między innymi tutaj o tej drodze Woźniki Bogdanów, co Pan Radny Zięba nawet przedstawił, jak najbardziej. No, ja bym był za tym ewentualnie, jeżeli te drogi będą w przyszłości remontowane, to przewidzieć to jakoś było na większy tonaż, żeby to podłoże wytrzymywało, żebyśmy nie musieli poprawiać, no w tym kierunku byśmy szli. A na osłony, co mogę powiedzieć, no to bym też podziękował za działanie zarządu dróg powiatowych, gdyż była w drodze powiatowej droga i ja i mieszkańcy byliśmy pod wrażeniem, że w ciągu kilku godzin od interwencji zostało naprawione. Także no tu bym się pochwalić w tym względzie. Proszę bardzo, czy już radni wyczerpali pytania? To pan wójt, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zebrało się sporo kwestii, do których chciałbym się tutaj odnieść i jednocześnie podsumować. Rozpocznę od byłego akcentu, a mianowicie skieruję tutaj słowa podziękowania dla pana radnego Zięby, który wspierał mnie w kwestii utrzymania komisariatu. Szkoda, że takiego wsparcia nie miałem ze strony innych radnych, bo moje działania w tym zakresie były bardzo prężne, nie tylko wypowiedzi w prasie, nie tylko kierowane pisma do komendanta miejskiego, jak i wojewódzkiego, jak i również wizyta, osobista wizyta u komendanta wojewódzkiego w tym zakresie. I oczywiście te działania przeze mnie nadal są kontynuowane, ponieważ ta formuła stworzenia komisariatu jest oderwana od jakichkolwiek reguł ekonomicznych, potrzeb i bezpieczeństwa. Tak na marginesie, komisariat mamy, tylko że ten komisariat składa się z dwóch gmin w tej chwili, Wola Krzysztopolska i Grabica. Natomiast największym zastrzeżeniem jest niewłaściwa siedziba, bo ta siedziba powinna być właśnie w Woli Krzysztopolskiej z uwagi na ilość zdarzeń, jakie ma miejsce. 80% interwencji wykonywanych przez policję właśnie dotyczy gminy Wola Krzysztopolska, a zatem ta reorganizacja jest dla mnie, delikatnie mówiąc, przynajmniej bardzo dziwna. I jeżeli można by było tu uzyskać wsparcie ze strony innych radnych powiatu, to byłbym bardzo wdzięczny, bo niedawno prowadziłem rozmowę z nowym panem komendantem miejskim, który analizuje, przygląda się i zastanawia. Nie chcę tutaj sięgać do głębszego dna, bo myślę, że jakieś inne powody tutaj kierują tym, decydują o tym, że ta formuła funkcjonowania komisariatu jest jaka jest. Skoro jestem tutaj przy panu radnym Ziębie, panie radny, mam tutaj takie wyjaśnienie, bo pan przed chwilą wywód prowadził, mówiący o tym, że no, trzeba usystematyzować drogi powiatowe. Jak najbardziej. Tylko ja już słyszę to od 8 lat. I po prostu trzeba działać w tym kierunku, że jeżeli jest to nieusystematyzowane, trzeba to zrobić, jeżeli jest taka potrzeba, jest taka konieczność, jest taka zasada. Póki co ustawodawca
tak zaznaczył te drogi, że na przykład te nasze wrażliwe drogi są przypisane powiatowi i jest to wasze zadanie. Jeżeli te kategorie się zmienią i ta droga stanie się drogą gminną, wówczas oczywiście obowiązek utrzymywania, partycypowania, budowania pozostanie po stronie gmin. Słuchając się tutaj wypowiedzi państwa radnych, proszę państwa, odnoszę wrażenie, że ten obowiązek wykonywania inwestycji, poprawy infrastruktury dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska umiejętnie przerzuca się na barki gminy Wola Krzysztoporska. Otóż od dłuższego okresu czasu, od 12 lat, prawie 12 lat, kiedy pełnię funkcję wójta, w Woli Krzysztoporskiej zawsze była wola partycypowania w budowie dróg powiatowych. Można tutaj wymieniać, szybciutko przejść od budowy chodników, nie wiem czy państwo o tym wiecie, co sfinansowaliśmy, 100% budowy drogi Obszężów - Piekary, budowy drogi w Stradzewie, budowy drogi w Parzniewicach. Każda prośba, proszę państwa, ze strony powiatu jest przez nas przyjmowana pozytywnie. Natomiast to zjawisko, proszę państwa, powoduje, jak tu wychodziło z wypowiedzi pana radnego ogrodnika, że my partycypujemy w kosztach budowy swoich dróg. No przepraszam bardzo, my możemy partycypować. Natomiast wy macie obowiązek utrzymywać stan tych dróg. Także proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, bo to, że pomagamy, to jest tylko i wyłącznie nasza dobra wola. I to czynimy od samego początku. Nie chcę się tutaj rozwodzić odnośnie przeszłości, ale każdy tutaj z państwa radnych, który współpracuje z nami od 2002 roku, na pewno to potwierdzi. I nadal jest taka wola. I nadal jest taka wola i to nie może polegać na tym, że my mamy składać deklaracje. Ja mam tutaj pytanie właśnie pod adresem państwa radnych, bo w zupełności zgadzam się, rzadko się zdarza panie Józefie, ale zgadzam się dzisiaj z pana zdaniem, że po prostu nie widać waszych zabiegów odnośnie stanu infrastruktury na terenie gminy Wola Krzysztoporska. I w związku z tym mam pytanie. Jakimi kryteriami Rada Powiatu się kieruje, wybierając budowę dróg na przykład Żelechowo-Mierzyn, to co tu było powiedziane, nie znam tych terenów, ale słyszę, że to jakieś pustkowie, szczere pole i tak dalej, czy na przykład droga, tak jak jest w załączniku inwestycyjnym Jerzów, Rozprzalubin i tak dalej. Czy to z punktu widzenia natężenia ruchu, czy z punktu widzenia ilości dróg położonych na terenie gminy jest, ta droga jest najważniejsza? Czy są jakiekolwiek kryteria w Radzie Powiatu, na których się opieracie w wyborze takiego właśnie wariantu, gdzie 5 milionów, ponad 5,5 miliona złotych kieruje się w jeden obszar, pomijając bardzo zły stan dróg powiatowych całej reszty. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy Rada Powiatu, bo przecież Rada Powiatu, my dyskutujemy tutaj o sprawach infrastruktury drogowej i my mamy pewną wizję na przyszłość. I my wiemy, że przez najbliższe 3 lata będziemy budować te drogi. Czy taka strategia w Radzie Powiatu jest utworzona? Czy państwo wiecie, jaki plan działania jest za rok, za 2, za 3? W stosunku do naszej drogi. Bo no przede wszystkim, no my się tutaj skupiamy oczywiście tylko i wyłącznie na drogach położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska, odnosząc się oczywiście z szacunkiem do potrzeb innych gmin. Bo dzisiaj oczywiście będziemy również podejmować takie stanowisko, które
ewentualnie, jeżeli taka będzie wola Rady, poprze stanowisko Aleksandrowa. Czyli pytanie, czy jest jakaś strategia na przyszłość? Czy to jest tylko stworzenie budżetu dla budżetu po to, żeby w danym roku przetrwać? Idąc dalej, proszę Państwa, padły tutaj słowa, że miała ponoć być budowana jakaś droga, proszę Państwa, albo może jeszcze do deklaracji. Pan radny Ogrodnik mówi, nie ma żadnych deklaracji. Jeszcze raz podkreślam, deklaracje to z Waszej strony, bo Państwo macie obowiązek budować te drogi. My możemy pomóc, ale nie musimy. A jak widać, pomagamy od 12 lat i pomagać nadal chcemy. Tylko chcemy widzieć oczywiście inicjatywę z Waszej strony, jakiś plan działania przynajmniej na 4 lata. Otóż, proszę Państwa, taka propozycja padła z mojej strony, na piśmie skierowana do zarządu. Rozmawiałem w tych kwestiach również z Państwem 19 grudnia 2013 roku. Propozycja jest taka, aby pieniądze, które za chwilę musimy wypłacić z tytułu odszkodowania za drogę przy stworzonym planie miejscowym w Bujnach, przeznaczyć na budowę drogi powiatowej położonej na terenie gminy Wola Krzysztofolska. Niestety nie mam do dzisiaj żadnej odpowiedzi. Czy termin minął już? Panie Zefie, to nie polega na tym, że to nie jest postępowanie administracyjne, tu nie są jakieś tam zobowiązujące terminy, tylko w rozmowach ustnych oczywiście również z panem wicestarostą otrzymywałem takie można powiedzieć deklaracje pozytywne, jest to dobry pomysł, zastanowimy się i tak dalej. Tylko no, minęło pół roku, nie ma odpowiedzi, natomiast próbuje się, proszę Państwa, wmówić, że my mamy obowiązek położenia nakładki Krzyżanowi. Może to tak wygląda, proszę Państwa, ale za chwilę tak wyglądać nie będzie, bo ja od samego początku mówiłem, były prowadzone rozmowy z panem wicestarostą, te rozmowy prowadził mój zastępca, że jeżeli mamy położyć tą nakładkę bitumiczną, to tylko i wyłącznie z własnej woli. Jeżeli ktoś kategorycznie nas do tego będzie zmuszał, to my po prostu zwyczajnie będziemy się bronić. I między innymi w tej propozycji, proszę Państwa, w tej propozycji ten wątek jest poruszony, bo tutaj radni powiatu powołują się na tak zwaną współpracę. Ja rozumiem współpracę polegającą na tym, że działa ona w dwie strony. Natomiast odnoszę wrażenie, że ta współpraca w rozumieniu państwa radnych to jest my mamy dawać. A jeżeli my coś potrzebujemy, no to już niestety nie. Bo oczywiście w tej propozycji zwróciłem się z zaakceptowaniem takiego działania na najbliższe 3 lata, żeby tą nakładkę w Krzyżanowie przełożyć na 2016 rok. Jednocześnie kwotę 350 tysięcy przeznaczyć na budowę drogi powiatowej innej położonej na terenie gminy Wola Krzysztofolska i również propozycję rozważenia dofinansowania tej budowy drogi w Jeżowie. No niestety do dwóch propozycji nie ma żadnej odpowiedzi, natomiast kategorycznie żąda się od nas wyłożenia miliona złotych do 2014 roku na nakładkę bitumiczną. Proszę Państwa, jeżeli takie jest podejście, to ja w tej kwestii już podjąłem działania, że przyjrzę się tej decyzji z punktu widzenia zgodności wydania jej z przepisami prawa. Według mojej opinii jest to decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa i będę ten wątek, proszę Państwa, drążył. I tak wracając na chwilę do historii. To jest, proszę Państwa, powiem, może mocno to zacznę, ale to jest cały czas utrudnianie naszych inwestycji poprzez wydawanie takich decyzji. Kiedy ubiegaliśmy się o warunki wykonania kanalizacji w Krzyżanowie, postawiono nam warunek, aby po wykonaniu położyć nakładkę na całej szerokości drogi.
Ja wtedy nie miałem czasu, żeby się odwoływać od tej decyzji, bo zależało nam wyrównać szerokość na zwężenie. Tak jest. I proszę Państwa, nie miałem czasu wtedy odwoływać się od tej decyzji, bo nam zależało na uzyskaniu pozwolenia na budowę tej kanalizacji. W tej kwestii były wielokrotnie ustnie prowadzone rozmowy z przedstawicielami Rady Powiatu i odnosiłem wrażenie, że jest to zrozumiałe. Dobrze, jest to napisane, ale będziemy to na pewno budować tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy i wspólnej. Kończąc ten wątek, proszę Państwa, według mojej opinii ta decyzja jest wydana z rażącym naruszeniem prawa. Należałoby również, i to również w rozmowie gabinetowej, proszę Państwa, Panie Radny, skoro padło tutaj takich no, nie do końca prawdziwych informacji, to pozwoli Pan, że ja się do tego odniosę, bo przede wszystkim zarzuty są kierowane pod naszym adresem, moim adresem jako organu wykonawczego. I proszę Państwa, nadal ta wola budowy tej nakładki jest, ale prośba jest taka, tą naszą wolę, tą naszą chęć budowy tej nakładki trzeba rozszerzyć dalej. I dlaczego nie zaproszono mnie na spotkanie właśnie tej komisji? Zaproszono sołtysów, konsultacje z mieszkańcami, natomiast nie zaproszono na tą rozmowę wnioskodawcy. Czym nie? No wydaje, jestem przekonany, że na pewno bym rozświetlił to pole, rozszerzył to pole widzenia, bo położenie tej nakładki należałoby poprzeć wymianą wodociągów, które przechodzą przez tą drogę i również dokoptować do tego naszego zamiaru wykonanie odpowiednich poboczy i wykonanie projektu, który obejmie również chodniki. Bo skoro jest taka wola ze strony gminy Wola Krzysztopolska, to podejdźmy do budowy tej drogi poważnie. I nadal ta wola jest. No niestety odbieram tą współpracę w jedną stronę. Proszę Państwa, kolejny wątek. No, wypowiedź pani wiceprzewodniczącej odnośnie drogi Woźniki Bogdanów mnie po prostu szokuje. Czyli wychodzi na to, że wschodnią część gminy Wola Krzysztopolska musimy zamknąć na 30-40 lat, albo dłużej. Bo to, co już tu dzisiaj było powiedziane. Żwirownie nie tylko się eksploatują, ale powstają nowe. I czas najwyższy, żeby tą drogę przebudować. Ja nie tylko w tej kadencji, ale w poprzedniej kadencji deklarowałem, proponowałem, nawet nie mając jeszcze zgody Rady, deklarowałem wolę partycypowania w kosztach przygotowania projektu, bo od tego trzeba rozpocząć. Czy w tym kierunku, kolejne pytanie, czy w tym kierunku jakieś działania są podjęte, żeby wykonać projekt na rozbudowę, na przebudowę drogi Woźniki Bogdanów, drogi bardzo ważnej, strategicznie, drogi, która łączy 3 gminy, 2 starostwa. Jeżeli taki projekt na tą drogę byłby wykonany, my również w miarę możliwości deklarujemy pomoc, ale są potężne szanse na to, żeby pozyskać duże pieniądze. Bo jest to droga strategiczna. To nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedy ten temat był tutaj omawiany w kwestii właśnie partycypowania w kosztach budowy części tej drogi na terenie gminy Grabica. Dlaczego wtedy wykonano tylko projekt na pierwszy etap, a nie uwzględniono całości drogi? A dzisiaj słyszę słowa, że proszę Państwa, no to jest, no żeby za dużo nie powiedzieć, się wstrzymać. Tak troszeczkę skrócić. Także to jest kolejne pytanie, czy w tym temacie jest coś wykonane. I reasumując, powtórzę, jakimi kryteriami powiat kieruje się przy decydowaniu, przy przyjmowaniu sposobu budowy dróg na terenie gminy, na terenie powiatu, poszczególnych gmin. Czy jest jakaś strategia, plan działania na przyszłe lata?
Czy są jakieś podjęte działania w kierunku przebudowy dróg, drogi Woźniki Bogdanów? I na koniec moja prośba o wsparcie, bo ponoć ten temat przekazania kwoty, którą za chwilę będziemy powiatowi wypłacać, jest analizowany na zarządzie. Jak powiedziałem, od grudnia nie ma odpowiedzi i moja propozycja jest taka, żeby te pieniądze, które wam wypłacimy, przekazać na budowę drogi powiatowej na terenie gminy Wola Krzysztofolska i najlepiej na budowę drogi Wola Gomulin, Wola Obrzężów Gomulin, bo jest to droga naprawdę w katastroficznym stanie. Aż się prosi, żeby ją budować. I na koniec dołożę tylko prośbę o zlitowanie się nad tym chodnikiem w Obrzężowie, który został w całości wybudowany przez nas. On się w tej chwili rozpada. No chyba w tak małym zakresie gmina Wola Krzysztofolska nie musi udzielać państwu pomocy. Jeżeli nie zrobicie nawet tego, to oczywiście my będziemy musieli. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym odpowiedzieć na ostatnie pytanie pana burmistrza. Pamiętajcie, na ostatnim zarządzie byłem, gdzie była rozmawiana ta kwestia i wiem, że znaczy mało obiecane przez pana starostę, że te pieniądze wejdą na drogi do naszej gminy. Jest taka wola. Tak, będą przekazane. Będą po prostu. Także jak mówię, no, proszę państwa, jeśli tak. Ja się nie będę zostający na siedzącym. Znaczy panie radny, jeżeli trzeba można, bo ważny temat jest dotknięty w tej chwili i tu ta odpowiedź, bo no może, zaraz, bo może, niech zastępca przeczyta to pismo. Słyszymy też odpowiedź właśnie na to pismo, bo może było dyskutowane. Miałem z jednego pisma, które wójt się tutaj powołał z 19 grudnia, na któreśmy odpowiedzi nie uzyskali. A być może była dyskutowana i już stanowisko zarządu wiedza, może dzisiaj się dowiemy coś. Bo to były, szanowni państwo, trzy wątki poruszane. Skierowane do pana starosty. Skierowane tak, do pana starosty Stanisława Zubara. Ja przeczytam, to jest krótka treść, trzy wątki. Otwierając na pismo, znak pisma, tak, was nawiązując do rozpoczęcia rozmów w temacie wspólnego finansowania przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Wola Krzysztofolska i mając na uwadze wspólny cel, którym jest poprawa dostępności komunikacyjnej dróg oraz gminy, zwracam się z wnioskiem o rozważenie poniższych propozycji. Proponuję, by kwota wynagrodzenia za grunt w wysokości 333 560 zł, które na mocy decyzji, to jest ta decyzja podziałowa, która spowoduje, że w momencie, kiedy ma się informacja, my powinniśmy, przejmujemy drogi gminne, wydzielone z działek powiatu i o konkretne pieniądze powinniśmy za nie zapłacić. Na mocy tej decyzji gmina przejęła od powiatu piotrkowskiego. Ta kwota została zapisana w umowie, na mocy której gmina zobowiąże się przeznaczyć w całości na inwestycje w infrastrukturę drogową operatoryzowaną w 2014 roku. Drugi wątek jest tutaj. Proponuję, by obowiązek położenia nakładki asfaltowej na całej szerokości jezdni wynikającej z decyzji z 2008 roku. Mówię, to jest decyzja, która nałożyła ten obowiązek położenia nakładki asfaltowej i poszerzenia drogi w miejscowości Krzyżanów Siąki, został przesunięty na rok 2016. Zwracam się jednocześnie z wnioskiem, by ograniczyć zakres prac, jakie przedmiotowa decyzja nałożyła na gminę poprzez wspólne ich sfinansowanie. Inwestorem byłby tutaj powiat, natomiast gmina zobowiązałaby się sfinansować pracę w wysokości 50% faktycznych poniesionych kosztów bez uwzględnienia kwot ewentualnego dofinansowania inwestycji z innych źródeł. I ta propozycja polegała na tym, że żeby powiat wziął taką inwestycję swoją, uzyskał tak, jak uzyskał na przykład dofinansowanie na Parzynice 50%, a my resztę w drugim, przykład własnych 100%, czyli 50% faktycznie poniesionych kosztów byśmy pokryli. Czyli powiat no de facto, gdyby uzyskał dofinansowanie na Parzynice, Bukowa, no nie musiałby te złotówki do tego dołożyć. Dalej, podkreślam, że gmina nie chce tutaj uciekać od obowiązków wynikających z wyżej wymienionych decyzji, ale biorąc pod uwagę ogrom potrzeb, jakie występują w zakresie infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym infrastruktury powiatowej, uważam powyższe wnioski za zasadne. Przyzwoitość zarządu powiatu w tej sprawie spowoduje również, że gmina będzie miała możliwość wywiązania się z wcześniejszych deklaracji, uczestniczenia w kosztach przebudowy drogi powiatowej Rozprza-Jeżów, która planowana jest na 2015 roku.
Tu jest trzeci wątek. W ubiegłym roku też Polak się do nas zwrócił, czy zadeklarujemy wolę współpracy przy przebudowie tej drogi w Jeżowie, w stronę Jeżowa, i żeśmy zadeklarowali tą współpracę. Tylko no, jest nam po prostu na siłę teraz to ta droga w Jeżowie, w Krzyżanowie musi być zrobiona, to nam powodowało, że musieliśmy, no jest, też jest to pod znakiem zapytania. Czyli plan był taki. Chcemy w 2014 roku, taka była propozycja, te 350 tysięcy wypłacić w ramach tej odszkodowania i przeznaczyć je tutaj na jakieś drogi powiatowe na terenie powiatu, na terenie gminy. Dwa, w 2015 chcemy się dołożyć do tej drogi w Jeżowie. W 2016 chcemy wyprowadzić wypłatkę w Krzyżanowie. Trzy wątki były. Trzy wątki nie ma. Przy czym odpowiedzi mamy tylko w temacie jednego wątku, że się nie godzi powiat po konsultacjach na przełożenie tego terminu przebudowy drogi Krzyżanowej. Na pozostałe nie mamy tej odpowiedzi. Być może tutaj coś teraz się dowiemy. Dziękuję panie wójcie. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś stanowisko? Ja mam jeszcze coś. Ja mam jeszcze prośbę do radnych takich. Jak kopiecie na drogach powiatowych rowy, to proszę konsultować to albo mnie powiadomić, bo kopiecie i zostawiacie to do nikąd. I ja dostaję później straszne burze od rolników, bo woda płynie po prostu na najniższe tereny, na łąki przeważnie. I ja dostaję później taką burzę, że to jest moja wina, bo jest mokro. A tak jakby pan, no powiem, ta dyrektor, starosta wchodził z robotą, no telefon, zwykły telefon. To jakbyśmy może wspólnie doszli do porozumienia w tej sprawie, no. Bo takich miejsc jest parę, no teraz we Woźnikach też jest odkopane i jest puszczone praktycznie łopu na łąkę. Rolnikowi na łąkę, nie wiem, bo chłopu brzydko. No i mnie się obrywa, no bo woda stoi, no. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakoś stanowisko ktoś z radnych powiatów właśnie, no. Znaczy, ja mogę odpowiedzieć na tą możliwość, na tą wiedzę, którą nie mam, tak? Mój najbardziej właściwy byłby pan wicestarosta, a ja tutaj bardzo dziękuję za taką wolę współpracy, którą tutaj widzę pan wójt, wszyscy deklarujecie, tylko pytam się, dlaczego tak późno, tak? Minęły 4 lata, no jestem drugi raz pas na sesji, no to jest dziwne, no bo pasował, wiem, że w innych gminach wszyscy radni powiatowi są zapraszani. I wiem, że w tej gminie współpraca idzie. Tutaj mamy tylko piękną deklarację woli, że będziemy sobie pomagali. Chciałbym, żeby na tej deklaracji się nie skończyło, tylko żeby to i pan wójt, czy zarząd powiatu, czy też się dogadali, tak, będziemy tutaj pomagali i żeby te drogi ruszyły. No jak tutaj pan w skali pięknie powiedział, 200 tysięcy to nie jest dużo, w skali gminy nie dużo, w skali powiatu nie dużo, ale przez te 4 lata, żeby było 8 km położone, czy więcej, tak? No to byśmy kłaniali, ale ja mówię, najlepiej, jakbyś powiedział, sprawa jest, oczywiście jest strategia, jeśli chodzi o współpracę z gminami, jak to wygląda, ale ja nie znam jej na tyle, żebym tutaj powiedział. Nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd, także jeśli jest wola, to na następną sesję. Ale na czym ta strategia polega? Mogę to powiedzieć. Tak, na pewno. Czy w tej strategii znajduje się kawałek gminy Wola Krzysztofowska? Jeżeli ja tak, po pierwsze. To musiałbym doszukać dokumentów, ale po pierwsze, jeśli chodzi o. Jest tak. Partycypacja w możliwość finansowania ze środków zewnętrznych. To jest jeden z głównych warunków, gdzie powiat wybiera inwestycje. Następnie dofinansowanie z urzędem gminy. Trzecie to jest zimowe utrzymanie dróg. I mówię, na pewno nie chciałbym więcej tutaj państwa. Bo nie pamiętam kolejnych tych kryteriów. Czy jeśli jest taka wola, to te pytania pana wójta prosimy, żeby pani Terenia przesłała i odpowiedź na ten pytanie. A czy to jest zapisane w jakimś dokumencie podjętym przez Radę Powiatu? Jest. Czyli rozumiem, że na stronie internetowej ten dokument powinienem znać. My może też to pismo skserujemy radnym, znaczy, też z prośbą taką o wsparcie tutaj. Znaczy, to pismo, które pan czytał, tak? To ja tak, miałam skserowane. Ja nie wiem, dlaczego nie odpowiedziano na te... Ale to odpowiedź nam przeważnie, no, na sytuację pozytywne odpowiedzi tutaj właśnie na tą waszą... Powiadają, że państwa nie radni, żeby tutaj... No, na pewno ta kwota zostanie przeznaczona na infrastrukturę drogową, bo to nie ulega żadnej wątpliwości. To finansowanie tutaj, no... Nie mam pojęcia, no. Ta deklaracja, nie wiem, dlaczego się do tego nie odniesiono. Będziemy musieli jeszcze zaprosić. Wynika, że nie wiemy, tak, po prostu. Ale
wie pan, no niech pan nie czaruje rzeczywistości, bo ja zabierając głos mówiłem o faktach, a pan mówił o przypuszczeniach, że gdyby było spotkanie, to by była droga. Nie ma po prostu czegoś takiego. I dlatego żeśmy zwrócili na to uwagę, że gdzieś się daje grube pieniądze, a o woli nie jest nic wspomniane. I stąd nasza po prostu prośba. Panie radny, co to dla pana współpraca? Ja sobie panu życzę, tak? Panowie. Wy macie, przedstawiacie swoje pomysły. Pomysły muszą wychodzić z waszej strony. Na czym polega według pana to słowo współpraca? No, ja przede wszystkim dzisiaj patrząc ten budżet, to oceniam pracę radnych z terenu gminy Wola Krzysztoborska. No przy takim wsparciu, gdzie pełnicie radni z terenu gminy Wola Krzysztoborska pełną funkcję wicestarosty, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, no to niestety efekt waszej pracy tutaj jest żaden. No, jest bardzo mizerny. No czy wy zabiegacie o te sprawy? Na terenie gminy Wola Krzysztoborska, czy nie? No bo pan mówi o współpracy. No co tu współpraca? My jesteśmy gotowi, otwarci, ale pomysł musi wyjść z waszej strony. No, ja tutaj czytam i tak ja nie widzę gminy Wola Krzysztoborska. Ja widzę jakieś tereny pustkowe. Ja na przykład w współpracy to oczekuję informacji, jeżeli pan prowadzi jakieś konsultacje w sprawie komisariatu. Ja pierwsze od pana teraz słyszę. Ja się na sesji teraz zapytam. No więc właśnie, dlatego ja, jeżeli pan tylko z jednym radnym rozmawia, a z innymi nie, to nie oczekujemy współpracy. Panie wójcie, no nie czarujmy się. Przecież my też możemy wiedzieć, my też możemy zabrać głos, nie ma problemu. Telefony przecież nasze macie państwo. Panie przewodniczący, czy pan publiczny, nie? Czy temat likwidacji komisariatu to był wywołany przez wójta z Woli Krzysztoborskiej? Nie, ale jaka była przyczyna? Przecież to był temat głośny na terenie powiatu. Jaka była przyczyna likwidacji komisariatu? Dlaczego ten komisariat się stąd wybił? Proszę panią, ja nie chcę się tutaj rozchodzić, rzeczywiście mogę pani to wyjaśnić i winy po naszej stronie nie ma żadnej, tylko ja mam takie pytanie. To był temat głośny na terenie powiatu. I teraz jeżeli pani jest, pełni funkcję Rady Powiatu i pochodzi pani z terenu tej gminy, to wydaje mi się, że podobnie jak radny Zięba, powinna pani podjąć działania w tym kierunku, żeby niekoniecznie poprzeć moje stanowisko, chociaż w tym wypadku było wskazane, ale z własnej inicjatywy zadbać o to, żeby ten komisariat pozostał tu, bo wszystkie argumenty przemawiają za tym, żeby ten ta siedziba była właśnie tu. Oczywiście, ja się z panem zgodzę. Dlaczego zakłada pan, żebym nie popełnił pańskich starań? To po pierwsze. A po drugie, to z tego co wiem, to wymagania lokalowe były jakieś tutaj trochę nie. Ale no pani wie, albo pani nie wie. No nie, ja myślę, że z jeżeli jest taka wola tutaj radnych powiatowych, myślę, że nie będzie żadnego przeciwstawieństwa z naszej strony, żeby państwa zaprosić na następną sesję. Mam nadzieję, że będzie wicestarosta. Zapraszajcie na szczęście na tych zarzutów, że tak mam rozmowę. No też właśnie dzisiaj. Nie dostaniemy wszystkiego na raz. Dzisiaj muszą wszystkie. Taka forma. Postawmy się, my też jesteśmy radnymi, postawmy się w takiej, nie chcę tu usprawiedliwiać, bo to nie o to chodzi, ale gdzie się prosi radnych i się tylko to najgorsze rzeczy, to znaczy zniechęca ich się do no myślę, że nie było tak źle, chyba nikt nie wyjdzie obrażony. Tak, w jednym sytuacji, gdyby nas zaproszono i nam to tak wygarnęło przez 4 lat wszystko, to każdy powiedział... Myślę, że to się odbyło bardzo spokojnie. Ja chciałbym podziękować, właśnie szkoda, że nie ma wicestarosty. Nie ma, ja mówię o radnych. Wicestarosta to jest funkcyjna osoba. Wicestarosta, który by więcej może nam jeszcze odpowiedział. My też nie wiemy, na jakich zasadach wy działacie, jakie rozmowy prowadzicie. Szanowni, może skończę. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą sesję. Myślę, że nie ma sensu już przeciągać tej sprawy, bo radni się już tu denerwują, a jest to sesja Rady Gminy, jak sama nazwa mówi, także dziękujemy bardzo. Możecie państwo zostać z nami do końca, a jeżeli nie, to zwalniamy. Każdy ma swoje obowiązki. Myślę, że chciałbym podziękować za zaproszenie. Zaproszenie będzie na następną sesję.
sesję, a mam nadzieję, na piśmie i jakieś tam będą zapytania skierowane, żebyśmy Państwo mogli przygotować. No właśnie, żeby chociaż koniec kadencji, może jeszcze coś radni powiatu tam załatwią, że jeszcze kawałek asfaltu położą. Dziękujemy bardzo i 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czy już możemy kontynuować? Odstawiamy obrady sesji. Ładny napis tutaj na warszawiance, kurczę, grafiki piękne, zrealizowane. Myślę, że w imieniu tutaj wszystkich, którzy konsumowali, podziękujemy panu Jurkowi za to pyszne ciasto. I później zapomnimy. Pustą baterię, to tam na razie jest. Także bardzo proszę, wznawiamy obrady. Proszę bardzo. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy. A sprawozdania? Tak, także poproszę Komisję Zdrowia. Panie Przewodniczący, tutaj wyjdzie Komisja Zdrowia odnotowała 2 poniedziałek przed Komisją Budżetową. Zajęliśmy się tą uchwałą, która dzisiaj została wprowadzona pozytywnie, no i odnośnie odpłatności za przedszkole, która została wycofana, a sprawy budżetowe zostały w Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Pytania są jakieś? Nie ma pytań. Prosimy oświatę zastępca, tak? Proszę bardzo. Z uwagi na to, że Pani Przewodniczący dzisiaj nie ma, to ja tutaj zabieram głos. Komisja Oświatowa między sesjami zebrała się 2 razy. 1.26, 2 czerwca, z uwagi na to, że gdybyśmy 26 dostali informację odnośnie likwidacji filii biblioteki w Bogdanowie, to byśmy to wzięli na jedne, a my żeśmy papiery dopiero dostali w środę. Czyli ta sprawa została w sposobie skończona, musiała się 2 razy tutaj spotkać. Pierwsza rzecz, żeśmy się spotkali w Domu Kultury, omówili, żeśmy tam sprawę Dni Woli. No wszystko było pozytywnie i nie wiem, czy część radnych wie na ten temat, że w tej chwili zostały przesunięte główne obchody niedzielne na sobotę. A w niedzielę, będą też obchody, tylko że będą troszeczkę gadali te zawody. Z tym, że ja jedną kwestię poruszyłem tam na temat bezpieczeństwa później, dlatego żeby na zakończenie, kiedy będzie dyskoteka, tutaj po stronie, protektor tam się nie przeniósł na obchody z niego. To jest taka po prostu tylko jedna rzecz. Jeśli chodzi o biblioteki, które żeśmy też rozpatrywali sprawę na przykład wykorzystania tego etatu i później się to wszystko zmieniło, jeśli chodzi o sprawę drugiego, kiedy żeśmy dostali te dokumenty, to jedna z rzeczy, którą tu Jurek poruszył też, to była biblioteka w Parzniewicach, jej godziny otwarcia, 8.13. Czyli to są takie godziny, że praktycznie młodzież nie może z tego korzystać, szkolna, czyli przesunięcie tam godzin biblioteki do tego, żeby to było bardziej do korzystania ze strony młodzieży. Później żeśmy się spotkali z Górskiego i omówili, żeśmy uchwałę odnośnie likwidacji biblioteki, biblioteki Bogdanowie. I tutaj głosowanie na ten temat było 2-2 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Tam poruszyłem, ja i Jerzy się tutaj dojęli sprawę uzasadnienia do tej uchwały. Dlatego, że ta uchwała mówi nam tylko o likwidacji biblioteki, a cel likwidacji tej biblioteki to jest punkt medyczki lekarskiej zgodnie z porozumieniem tutaj, które żeśmy w tej chwili dostali. W tej chwili na tą sesję chyba każdy otrzymał uzasadnienie i kserokopię tego porozumienia, o które nam chodziło, jeśli chodzi o tą zgodę prowadzenia. Bo udarowie. To tak na tyle, które sprawy się poruszyły. Dziękuję bardzo. Proszę pytania. Nie ma pytań. Prosimy komisję. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna Rado, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju obradowała w dniu 2 czerwca, to jest poniedziałek, ostatni poniedziałek, w składzie 6-osobowym, wyjątek cała komisja. Była, no już nie będę chyba czytał czy przeczytać członków, ale nie trzeba. Tematem spotkania Komisji Budżetowej to było opiniowanie, omawianie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. I tak mam tą pierwszą
Jak się projekt tej uchwały, o czym tu kolega przewodniczący Komisji Oświatowej mówił w sprawie likwidacji tej biblioteki, filii biblioteki w Bogdanowie. No, po prostu dyskusja, myśleliśmy o tym, zdania zostały podzielone. I szanowni radni, ja bo o siebie tylko podsumam myśl względem tych bibliotek, bo wychodziła myśl, ale to w nawiasie taka, że albo likwidować biblioteki wszystkie, bądź też tą zostawić, no nie wiadomo, ale tyczy był względem wszystko tego utworzenia nowego jakby linku lekarskiego w Bogdanowie i to się kręci z tym powodem, że nie ma miejsca. Szanowni radni, ja jeszcze chcę dodać od siebie, że ja bym tą bibliotekę na czas dzisiejszy jeszcze próbował zostawić, tylko panie wójcie i do rady tu się odnoszę. Wiadomo co z tymi bibliotekami wszystkimi, jakie mamy kłopoty, jakie koszty, ile to nas kosztuje. Więc prosiłbym nad tym się zastanowić dalej, żeby te biblioteki włożyć do szkół. Włożyć to którejś tam nauczycielce do obowiązków, żeby to było w szkole. Nie da się. Ale chwileczkę panie wójcie, tylko dodaję, szanowni radni, u siebie punktu bibliotecznego. Ileż ta biblioteka nas kosztuje? Czy tam jest cały etat, czy pół, to tego się odsuwam w tej chwili, bo nie mogę powiedzieć w 100%, bo nie wiem, to pan wójt, czy ktoś to może podpowiedzieć. Ale ogrzewanie zimową porą, szanowni radni, jeśli coś wiem, to chyba dwa piece elektryczne chodzą, żeby to dogrzać i to nie jest dogrzane super zimno, było zimno jest. Ta biblioteka kosztuje nas bardzo dużo i dlatego podpowiadam, żeby tą bibliotekę też wsadzić w miejsce placówkę nowej szkoły, bo wiadomo, że szkoła to mamy całe lokum ogrzewane, jednakowa biła temperatura. Panie wójcie, znajdzieś jak najbliżej wyjścia pomieszczenie dla biblioteki. Już jak jest szkoła usytuowana, tak jest, jakie podjazdy są, takie są. Gdzie podjeżdżają ludzie tu, znajdą mi bibliotekę tam, a z kosztów na pewno byśmy zeszli. To ja tylko tak, szanowni radni, odnoszę się do punktu w tej chwili bibliotecznego, i Bogdanowi i o wszystkich mówię, bo takie podpowiedzi były w dyskusji, to likwidujemy wszystkie biblioteki, no bo to nas kosztuje. I mówię, zdania były podzielone po prostu co do punktu bibliotecznego. Następny projekt uchwały to w sprawie podziału, tak czytam jak ich mam tu nawet po kolei położone, w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych przez powiat piotrkowski na realizację zadań zobowiązanych z drogami powiatowymi. Komisja się odniosła na tak, to znaczy nie wszyscy. Taka opinia. Następna sprawa w sprawie wyrażenia opinii w temacie zmiany nieruchomości położonej w Pażdżewicach, to chyba tutaj, co tą mapkę mamy, komisja się odniosła na tak, to wszyscy. Także, że po prostu jeszcze będzie dyskusja, tylko ja mówię co o komisji. Następna projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Piotrkowa na poprawę. Po wyjaśnieniach pana wójta, czemu żeśmy się też nad tym zastanawiali, dać, nie dać, no ale jak coś tam, bo to głównie chodziło, chyba to pan wójt jeszcze to będzie wyjaśniał, że chodziło, że to straż przekazała to dla straży Woli, a te pieniądze muszą iść nie bezpośrednio dla straży, tylko dla miasta, a miasto dopiero dla straży, tak pani wójcie? Taka kolejność, z tego powodu, szanowni radni, komisja wypowiedziała się też na tak. I następna sprawa w sprawie wieloletniej prognozy, no wszyscy za, w sprawie wysokości opłaty za korzystanie wychowania z przedszkolnego, no to po wytłumaczeniach przez pana sekretarza tymi sprawami chyba się wszyscy na komisjach zajmowali, chyba wiedzą wszyscy o co chodzi, no też na tak, no bo z jednej strony to niby troszeczkę jakby budżet będzie uderzony w plecy, ale z drugiej strony ta dotacja wyrównała wszystko, no i wszystko jest na tak. A tutaj mamy następny projekt w sprawie przyjęcia. To nie. Tu jest zmiany budżetu. Gdzie ja ją mam, bo gdzieś mi się. No, nie zabór tych papierów. Ale chwilę przekarty Państwo. Musimy to chwilę na popas. Szanowni radni, no sprawy budżetu, no tu też jak nad budżetem ma prawo komisja, dobrze, że się zajmuje, że dyskutuje, no bo najlepiej to nie dyskutować, nic się nie przyglądać i albo tak, albo nie.
Szanowni radni, do czego ja tutaj się sam chcę odnieść jako przewodniczący? No, w uzasadnieniach, co w tym budżecie. Na pomieszczenie dla Bogdanowa 30 tysięcy. Chodzi o pieniążki. Ale dotacja dla GOKU, szanowni radni, ja jako jestem temu przeciwny, bo nie tak dawno żeśmy dali 70 tysięcy dla GOKU, w tej chwili 27 i tu są drobniejsze sprawy. Dla warsztatu w Sulejowie 5 tysięcy, zakup na przystanki 15 tysięcy, ta pomoc dla miasta Piotrkowa była 10 tysięcy. Wszystko się zgadza, wszystko uczynia pewną sumę, ale szanowni radni, nie tak dawno, tak twardo, żeśmy się uwalczyli z panem wójtem, panie wójcie, zwracam się do tych słów, że tylko mieliśmy się głównie i głównie zająć rozbudową w Paźniewicach i budową dróg na terenie gminy. I te wszystkie problemy, kochani, tak jak te 5 tysięcy na tą terapię w Szulejowie, zgadzam się. Już pomoc dla miasta, coś za coś tak, ale pozostałe rzeczy warto by było się wstrzymać z tym wszystkim. I tak się zastanowić nad tym, no bo mówię, tu 5, tu 10, tu 27, tam 30 uczynia i tak w sumie to zaokrąglenia, tak szybciutko to jest 100 tysięcy, a jeszcze jest dotacja do śmieci, których nam zabrakło, jak gdyby w budżecie w tej chwili, gdzie pan skarbnik to głęboko przedstawiał, no po wygraniu przez firmę, która zbiera śmieci i przetargu nowego, gdzie już tak miało być, no i to wzrosło, także nam brakuje. Brakuje, pan skarbnik wytłumaczył na dzień dzisiejszy, że nie braknie, że mamy pokryć, co jestem nie bardzo zadowolony z tego wszystkiego, bo po prostu te śmieci dały nam jak gdyby nadwyżkę, a pewne słowa padały, że śmieci nigdy nie mogą założyć na siebie, tylko żeby się pokryło. W tej chwili pieniądze jak gdyby się znajdą po ściągnięciu może od tego. Ale dobrze, no to jest wszystko do budżetu, ale uczyniło sumę tego wszystkiego. I chodzi o także szanowni radni. Proszę. Przy budżecie 5 było za, 1 to znaczy moja osoba była wstrzymująca, ale jestem w tej chwili przeciw. Tak jest zakończone. Proszę, wszystko odpowiednie tu. Ja do sprawozdania panie pana przewodniczącego, mogę słowa? Proszę panie. Może przewodniczący, ja mam taką prośbę, nie wiem czy to jest szczerze, czy jest, to jest dobrze. Pan przewodniczący nie omawia sprawozdania z komisji. I na końcu pan przewodniczący powiedział, jak głosowała komisja, pan przewodniczący sugeruje i cały czas mówi swoją opinię. Ja bym prosił przy sprawozdaniach mówić opinię komisji, a nie wyrażać swojej opinii. Nie. Tylko tyle. Tak, tak. Jest, ale na koniec jest powiedziane, bo trzeba to zakończyć. Nie, że wie, ale żebyśmy się rozumieli. Pan jest 5 za, a ja tego przyszedł więcej, jestem tylko a tu opinia komisji. Zamknęła się komisja budżetowa. Pytanie to. Tylko chwileczkę jeszcze, bo była jeszcze dyskusja później po omówionych tych sprawach. Głęboka dyskusja z panem wójtem na temat nowych dróg, gdzie komisja trwała do godziny 14, o 14 było zamknięcie komisji. Tak się to stało. I dziękuję. Dziękuję. Pytanie to. Teraz. Pytania, takie może w formie wyjaśnienia, bo tak chaotycznie, to, no, to przynajmniej ja tak to zrozumiałem, że no, sam przewodniczący mówił, że ten dostęp ludzi starszych do opieki zdrowotnej, że podkreślałeś to, wręcz byłeś za tym, popierałeś mnie, a w tej chwili wracasz kota gonem, mówisz, że nie za tym 30 tysięcy, to jest na remont punktu lekarskiego. Biblioteki do szkoły, żeby biblioteka została na szkole. Punkt lekarski bardziej o to za. To wiąże się to ze zlikwidowaniem biblioteki. Biblioteki, ja o tym mówię. To właśnie. Konkretnie, proszę bardzo, pytanie. Proszę. Panie przewodniczący, odnośnie 27 tysięcy na administrowanie, tak pan sobie wyobraża, zamknąć orlik, czy mają sobie dzieci biegać bez opieki? Mam odpowiedzieć? Na innych miejscowościach, panie radny, w innych miejscowościach nikt nie dzieje, nie mają tartanów, nie mają jakichś tam pod nogami, znaczy się tych bieżni gumowych czy boiskach, sobie radzą, sami sobie przekrawę wykosić i do tego się gmina nie dokłada. Fakt, że wyposażyła w kosiarki, fala za to. A tu jednak no, 27 tysięcy, niedawno popieram to, 70 tysięcy dla GOKU, dla zasłony, kotary, coś tam miało być. Teraz 27 na boisko. No życzylibyśmy sobie wszędzie takich dotacji, do boisk, jak jest w Boli.
Dobrze, bardzo, że to nie jest do końca tak. To nie pan, młodzież korzysta cała, strajk gminy. To nie Ryszardu, ale to jest Orlik i tutaj musi być opieka. To tak, niech pan sobie wpuści tych dzieci na swoje wojsko i pojedzie sobie gdzieś na swoje podwórko. I wtedy, jakby się coś stało, kto będzie odpowiadał? Tam jest też boisko, są mniej lub bardziej zadbane, ale są i Ligo to... Przerwa do dyskusji. Tak, proszę. Opinia tu już była. Ale nie to, żeby tutaj... Bo widzę, że tu jest dobra miara, tylko... Proszę Państwa, zasadnicza sprawa. Nie mylmy dotacji z kosztami administrowania Orlikiem. Pani dyrektor nie ma pieniędzy dotacji na działalności Gminnego Ośrodka Kultury na administrowanie Orlikiem. To dodatkowe zadanie, jakie zostało przez nas zlecone i teraz te koszty musimy ponosić, bo to wynika z wytycznych ministerstwa, które dofinansowało. Mamy obowiązek zatrudniać animatorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są te koszty, które no muszą być pokryte. I tutaj właśnie to pytanie zasadnicze, że gdybyśmy pozbawili panią dyrektor tych pieniędzy, no to trzeba Orlik zamknąć. Idąc dalej, grozi nam to zwrotem dofinansowania. Także nie wrzucajmy do jednego worka sprawy Orlika ze zwykłym boiskiem w terenie, bo tu obowiązki wynikają z zawartej umowy z ministerstwem, czyli z PROW-em odnośnie utrzymania. Jak będzie Orlik w Bogdanowie, to też trzeba będzie... Dziękuję za objaśnienie, ale takie pytanie, w takim razie ile nas kosztuje utrzymanie rocznie takiego boiska w Orli czy w Bujnach? Jakie są koszty utrzymania z animatorami? No, 127 tysięcy jest koszt utrzymania. Tak? Panie, tak. Ryszardzie, to może sprawa rozumiem. Ja tylko taką małą uwagę mam. Panie skarbniku, nie było tego można przewidzieć wydatków w budżecie, żeby już... Po co to pół roku mija i można to było wziąć, a teraz będziemy się dochodzić do tego. Ale to tylko uwaga na marginesie. Także bardzo proszę komisja, żeby nie było już tych poprawek na początku roku. To idziemy odpowiedzieć z powrotem. Proszę pani. Panie przewodniczący, szanowni radni goście. Komisja rewizyjna obradowała 15 kwietnia, jak dzisiaj przedstawię protokół i tematem tej kontroli była kontrola produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, kontrola opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w 2013 roku i w pierwszym kwartale 2014 roku, a także żeśmy obradowali 13 maja i tematem tej kontroli była ściągalność podatków, umarzanie za drugie półrocze 2013 i pierwszy kwartał 2014 roku. Protokół z tej kontroli będzie przedstawiony na następnej sesji, a także byśmy mieli wyjazd komisją celem dokonania wizji lokalnych poprawek naniesionych na wybudowanie w spodnim przepuście Majkowy. Protokół numer 43 łamane przez 14 z kontroli przeprowadzonej dnia 15 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wola Krzysztofowska. Skład komisji był pełen. Tematem kontroli była kontrola produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, kontrola opłat za ścieki oraz odbiór śmieci w 2013 roku i w pierwszym kwartale 2014 roku. I tutaj wyjaśnień udzielany nam pan zastępca wójta, pan Mieczysław Warszada, kierownik referatu wodociągów i kanalizacji Urzędu Gminy, pani Magdalena Kołba, kierownik referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy, pani Mariola Toma i inspektor w referacie finansów i budżetu gminy, pani Stanisława Zelka. Wszyscy radni mają protokół, nie wiem, czy mam pytanie. Uwagi. I to znaczy najbardziej tutaj może dyskusja dotyczyła śmieci, tych dzikich wysypisk, których jest bardzo dużo na naszym terenie i takim najważniejszym, bym powiedziała, wnioskiem z tej kontroli jest to, aby te dzikie wysypiska były w ciągłym monitoringu. Taki jest wniosek komisji pokontrolnej. Po dokonaniu kontroli zakresu zasad naliczania oraz ściągalności opłat za wodę, ścieki, śmieci za 2014 rok i w pierwszym półroczu, 2013 rok i w pierwszym półroczu 2014 roku komisja nie wnosi zastrzeżeń. Komisja wnioskuje o ciągłe monitorowanie spraw związanych z dzikimi wysypiskami. Może przeczytam się uchwałę. Jeszcze moment, bo
czy jakieś wyjaśnienia, bo tu też jest... To znaczy się... Jeszcze pan zastępca. Ale trzeba to wyjaśnić. Tak, tak. Mamy... A tam jakie są poprawki? To znaczy treści? Wyjaśnijmy. To znaczy w samej treści, no nie wiem czy... Ale na której stronie? Na drugiej stronie, zestawienie za pierwszy kwartał 2014 rok. I tam czytamy, w pierwszym kwartale 2014 roku wyprodukowano było 239 143 m3 wody, a sprzedano 263 000 m3 wody. To są takie wielkości, no ja akurat no, nie podnosiłem tematu, bo tak wychodzi z zestawień, które Państwo żeście dostali od Pani Stasi, że no więcej sprzedali żeśmy niż wyprodukowali, i to taki jest się absurd wydaje. No ale to wynika, wiecie Państwo, z tego, że przychodzi pierwszy kwartał, 31 marzec, tak, jadą na ujęcia, chłopaki go codziennie są, spisują stany liczb i wiemy, tyleśmy wyprodukowali, tak? Ale inkasent nie idzie po wszystkich domach 31 marca, prawda, żeby spisać liczniki. I wystarczy, że w pierwszym, w tym czwartym kwartale, nie wiem, zakończył inkaso, nie wiem, przed świętami, załóżmy, skończył, no wiadomo, że tam od 20 dalej liczniki biły. No, później je podczytał je, ale nie, powiedzmy troszeczkę później. I zwyczajnie jest ta różnica. Wyszło trochę więcej. Czy są jeszcze jakieś pytania? To poprosimy o uchwałę. Uchwała Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 66 ust. 3 statutu Gminy Wola Krzysztofowska Rada Gminy Wola Krzysztofowska uchwala co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej 15 kwietnia 2014 roku kontroli w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz odbiór śmieci w 2013 roku w pierwszym kwartale 2014 roku, przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały, kto się odniesie? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy. Bardzo proszę krótko skarbnika. Myślę, że to było już omawiane. Wszyscy znają także. Musi się budżet. Może jeszcze komuś coś pytania przyjdą. Oczywiście, ja mam pytanie. Bardzo proszę o zareagowanie. Prosimy już o uwagę. Proszę Państwa, to uchwała, projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2014. Tutaj z pierwszej strony w punkcie drugim, w paragrafie drugim pojawił się taki zapis, że ten deficyt budżetu w wysokości 4 636 266 zostanie pokrytymi wolnymi środkami w kwocie 97 tysięcy złotych, bo ta pożyczka 900, kredyt 950 3085 266 pożyczka i 504 to było na poprzedniej po prostu sesji. W ubiegłym roku żeśmy wolnych środków, więc to co zostało nam z rozliczenia za 2013 rok, to była kwota 3 064 271 53 grosze. Z tego już żeśmy 2 040 800 zł przeznaczyli na raty kredytu, które przypadają do spłaty w 2014 roku i została kwota 1 023 471 53. I ona jest jakby do dyspozycji Rady. Na ten moment, z uwagi na te okoliczności, czy tutaj potrzeby, które musimy pokryć, z tej kwoty weźmiemy 97 tysięcy, także 926 471 pozostanie jeszcze do dyspozycji i w głównej mierze to jest przewidziane po prostu na drogi. Natomiast
Tutaj w szczegółach, to w uzasadnieniu mamy, proszę Państwa, zwiększenie dochodów o 100 tysięcy złotych i również po stronie wydatków jest 100 tysięcy złotych. To dotyczy odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym, że pierwsza umowa była zawarta od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Więc na wiosnę musieliśmy ogłosić drugi przetarg. Tym razem jest to na 2 lata. I zgłosiły się 2 firmy. Najtańsza to jest Ekoregion, 1 803 000 tam z groszami. Dała na 2 lata, więc wychodzi 1 500, coś tam za te śmieci na rok czasu. A plan pierwotny na ten rok był 720, w sumie 800 tysięcy. No bo poprzedni przetarg był na kwotę 720 tysięcy, teraz jest na 901. A więc na to drugie półrocze brakłoby nam planu do zapłacenia. I teraz powiem tak, że z rozliczenia, jakie tutaj żeśmy zrobili dotychczas za te śmieci, wychodzi, że wpływy były 618 856 zł do 30, właśnie to tam do 15 maja, plus 76 895 na ten moment jest tych pieniążków u ludzi, niezapłaconych jeszcze było. I 647 byśmy wydali, także tutaj około 40 tysięcy jest tej rezerwy w tym roku na te śmieci. Więc pieniędzy po prostu na papierze część, czyli znakomita większość wpłynęła, a reszta jest po prostu do zapłaty, do ściągnięcia od ludzi. Więc jeśli zbilansować to, co wynika z liczby osób, które zadeklarowały, złożyły deklarację na śmieci, to jest 10 737 osób, razy 6,80 razy 12 i pomiędzy tym, cośmy wydali, jest lekka nadwyżka. Stąd po prostu uważamy, że na ten rok nie trzeba będzie po prostu tych śmieci podnosić, to co Pan Józef powiedział, żeby na nich no, nie zarobić, tylko spróbujemy skonsumować tą teoretyczną nadwyżkę, która pojawia się no, z tego wyliczenia. Ale żeby tutaj w budżecie i w takim zestawieniu, zresztą załącznikiem, załącznik jest tutaj, załącznik numer 5 dodany jest do tego, żeby się to zgadzało, to te 100 tysięcy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków musimy wprowadzić i uważamy, że to w tym roku pozwoli nam te wydatki z tych śmieci pokryć. Dalej, proszę Państwa, mamy 10 tysięcy na odwodnienie terenu przy szkole podstawowej w Bujnach. Moja wiedza na ten temat jest taka, Pana Wójta, większa, że zrobiliśmy tam doprowadzenie do rowu melioracyjnego, znaczy na teren działki i po prostu teraz trzeba uzupełnić to wszystko o dokumentację. Znaczy nie, proszę Państwa, to polega na tym, że do tej pory wszystkie wody, które spływają z tych nowych obiektów, one muszą wypływać na teren działki. No i następny ruch, jaki trzeba wykonać, te wody trzeba odprowadzić do rowów melioracyjnych. Ale żeby to uczynić, no trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne i tutaj ten projekt trzeba wykonać. No oczywiście trzeba chylić czoło przed spółkami, które zarządzają tymi rowami, żeby nie stawiały na nas jakichś tam dużych warunków odnośnie partycypowania, utrzymywania tych rowów. Także to na pewno sprawi, że te wody zaczną szybciej odpływać i między innymi tam po wykonaniu projektu trzeba będzie obniżyć przepust przez drogę, który jest w tej chwili za wysoko i najprawdopodobniej to jest przyczyna blokowania przepływu tych wód już w tym rowie wykopanym. Dalej, proszę Państwa, mamy adaptację powierzchni świetlicy na potrzeby punktu lekarskiego w Bogdanowie. Tutaj jest no,
na dzień dobry jak 30 tysięcy. Trzeba zacząć od projektu, bo oczywiście, żeby taki punkt lekarski był odebrany, no to musi być zrobione zgodnie z wymogami. A żeby to było, no to trzeba po prostu zrobić projekt. I z tym również wiąże się likwidacja tego filii biblioteki w Bogdanowie, bo to są jedyne pomieszczenia, w których można ten punkt lekarski zlokalizować. Dalej, proszę Państwa, mamy zwiększenie planu wydatków bieżących, dotyczą dotacji dla GOK, administrowanie boiskiem Orli, 27 tysięcy. Proszę Państwa, tutaj Pani Dyrektor zrobiła szczegółowy wykaz, na co te pieniążki są potrzebne. Wynagrodzenie dwóch animatorów, 9 miesięcy razy 40, godzin razy 12,5 zł i tak dalej. To jest 9 tysięcy, narzuty 1854, przegląd windy 1656, energia elektryczna zużywana na boisku 950 i tak dalej, naprawa elementów ogrodzenia, czyszczenie boiska. Teraz jeszcze odpowiem na pytanie, które Pan Przewodniczący tu zadał, że Pani Dyrektor do projektu budżetu wystąpiła o wielkość dotacji na poziomie około chyba 660 tysięcy. My żeśmy dali 430. W tym budżecie został ten budżet głównie okrojony na te potrzeby typowo kulturalne, natomiast tutaj pismem z 5 marca zwróciła się, że po prostu przy tych pieniądzach, które dostała w dotacji, nie jest w stanie utrzymać tego orlika. Stąd to przeleżało u nas prawie 3 miesiące. No i jest decyzja, że no niestety musimy, bo to są no twarde po prostu wydatki, sztywne i tego się nie da uniknąć. Stąd 27 tysięcy. Pomocy finansowej... Tu mamy jeszcze dofinansowanie z ministerstwa odnośnie animatorów, 50%. Ministerstwo nam dopłaca. Pomoc finansowej dla powiatu piotrkowskiego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Surojowie. 5 tysięcy. W poprzedniej sesji była uchwała intencyjna, natomiast fizycznie nie były dane pieniądze. To jest w tej chwili uzupełnione. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup materiałów wyposażenia, zakup przystanków 15 tysięcy. Myślę, że koszt jednostkowy będzie poniżej 3,5 tysiąca, bo tak to ostatnio było. Są za te pieniądze plus minus przewidziane 4 przystanki, między innymi w Mąkolicach, tam przy Śmietnisku, na Czartku, w Obrzężowie, Krzyżanowie i Krężnej. Pod Krężnej na przykład jest zastąpienie murowanego. Także tutaj szczegóły to można pytać później. Dalej mamy, proszę Państwa, pomocy finansowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa 10 tysięcy. To jest jakby odezwa na apel Państwowej Straży Pożarnej Piotrkowa Trybunalskiego, bo dla straży tutaj OSP w Woli Krzysztofowskiej przekazali jakieś tam nożyce, których wartość jest ponad 30 tysięcy. Ponad 50. Czy tam ponad 50, natomiast tą rekompensatę chcą taką no mniejszą, 10 tysięcy tutaj zdecydowaliśmy się im przeznaczyć. Generalnie, proszę Państwa, jest to dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej, ale my nie możemy bezpośrednio udzielić pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej, tylko musimy udzielić pomocy jednostce samorządowej, czyli miastu Piotrkowowi, ponieważ to Państwowa Straż bezpośrednio pod miasto podlega i będzie to precyzyjnie zapisane w umowie, że te pieniądze dla Piotrkowa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej. Jak widać, proszę Państwa, no wszystkie podmioty narzekają na brak pieniędzy, no i wszyscy się zgłaszają tutaj tylko do budżetu gmin, pomóc, a nikt nie bierze pod uwagę tego, że my też narzekamy na brak pieniędzy. Tak, de facto straż, ochotnicy załatwiają sprawę straży, Państwowej Straży, wręczają, kiedy kolega jest zaangażowany, zresztą prezes doskonale wie, jak nie, no, ale zaraz gest, pytania nie uszkodzą. Za ten gest Państwowej Straży Pożarnej, który nam te nożyce tutaj przeznaczyła na tą jednostkę, no to jakaś tam mała rekompensata. Tak, w każdym razie no jest tutaj to przeznaczenie na poprawę bezpieczeństwa, bo istnieje forma pomocy bezpośredniej dla straży, ale to by poszło przez Fundusz Pomocy
straży, przez ministerstwo, czasu wygodnie, aby tam musiało być planie finansowym państwa te kwoty przesuwane, to już było za 2 lata by to dostali. W lotem na koncie by się pojawiło. Także 110 tysięcy myślę, że w proporcji do tych nożyc, nie wiem, uważnie możecie ocenić, czy one warte są tego, jest to 10 tysięcy. I to 100 tysięcy, mówię, to są te śmieci, to nie wyrzucenie dochodów, jak cały sprzęt dał listy. Ale później wyjaśnijmy. Także proszę Państwa, budżet po stronie dochodów 37 777 243 86 i po stronie wydatku 41 996 009 07. Z tego 9 830 709 tylko na same inwestycje. To tyle jeśli chodzi o budżet. Ja chciałam zapytać o te 10 tysięcy. Panie Wójcie, Pan powiedział, że jest tam wymagana dokumentacja celem dokonania odprowadzenia tych wód z powierzchni budynku. A na etapie... Ogólny chodzi. Tak, ogólny. Na etapie projektowania, czy Pan projektem nie przewidział, że takie wody trzeba odprowadzać, a tym bardziej, że wszyscy wiedzieli, że tam był kiedyś staw i te wody tam będą się zbierać po ulewnych deszczach, a ostatnio takie mamy. Także dziwi mnie to, znów te 10 tysięcy przeznaczane z budżetu na Bujny, gdzie to jest nowy budynek tuż po odbiorze, a wiemy, że woda, czyli jest coś albo źle wykonane, albo jest nie do końca zrobione tak, jak powinno być. I tutaj chciałabym zadać pytanie, czy przewidziane są pieniądze, które Pan obiecał na remont łazienek w Szkole Podstawowej Woli Krzyżowskiej, w szkole. I chciałabym zadać te przystanki. Jeżeli już mówimy o przystankach, to jestem zdziwiona, dlaczego murowany piękny przystanek w Klęcznej ulegnie rozbiórce, a znów postawimy byle jakim wiatrem podszyte, nie wiadomo jak to nazwać, bo na przykładzie Woli Krzysztoporskiej tylko, bo nie wiem jak jest dalej, widzę jakie te przystanki są, które po krótkim użytkowaniu wyglądają jak wyglądają. Zdewastowane. Dokładnie. Także no dziwi mnie, że tam jest piękny murowany przystanek, dlaczego on ma ulec rozbiórce, a w zamian powstanie, postawimy przystanek za 3,5 tysiąca, gdzie zmieści się dokładnie dwóch pasażerów, a dzieci wiadomo, że tam korzystają z tego przystanku i czekają na dojazd. Przy dużych ulewach to po prostu ten przystanek, no niestety, szkoda nawet go tam budować i wydawać 3,5 tysiąca, bo on nie spełnia swojego przeznaczenia. Dziękuję. Może Pan Andrzej od przystanku rozpocznie? Nie rozpocznę od przystanku, dlatego że rozmawialiśmy rok temu, roku o przystanku, a teraz jestem zaskoczony, że została podjęta decyzja. Ale że została decyzja o rozbioru? Znaczy, proszę Państwa, problem jest taki. Po pierwsze, murowane przystanki mają to do tego, że są bardzo, bardzo często i bardziej zaśmiecane. No są jakieś tam spotkania młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza tendencja jest w tych przystankach, no takich można powiedzieć, nowoczesnych, na miarę naszych możliwości. A najważniejsza sprawa odnośnie tego przystanku, ten przystanek stoi na prywatnej działce. Właściciel domaga się tutaj usunięcia tego przystanku. Ponoć w przeszłości, proszę Państwa, były jakieś tam zgody, niezgody, ale niestety nie zostało to zlegalizowane i dzisiaj z punktu widzenia prawa rację ma tylko i wyłącznie właściciel. I stąd żeby się zmieścić na tym miejscu, to musimy zamontować przystanek mniejszy, bo będzie to usytuowane w pasie drogi powiatowej. Natomiast na ten przystanek budowany jest szerszy, większy, jak to powiedziałem, jest na prywatnym gruncie. I właściciel się domaga tutaj cały czas usunięcia. I to był ten powód. Oczywiście długo żeśmy się nad tym zastanawiali, ale niestety właściciel nie daje odporu. No tutaj z panią Sołtys też rozmawiałem, ponoć gdzieś tam w przeszłości były jakieś uzgodnienia, jakieś zgody, czy, no ale niestety to było wszystko słowo na słowo i dzisiaj nie ma żadnych dokumentów, na podstawie której moglibyśmy się oprzeć i powiedzieć, że była taka zgoda, prawda? Tej zgody nie ma. To jest ten powód, jeżeli chodzi o
Tak, jeżeli chodzi o przystanek krężny, no w innych miejscowościach to chyba nie muszę tłumaczyć. To są dodatkowe przystanki. Prośby chyba państwa kierowane. I kolejne pytanie odnośnie wujek. Proszę Państwa, temat oczywiście zawsze można zwalić winę na projektanta, że jeszcze czegoś tam nie dokoptował. Ten projekt można, każdy projekt można rozbudować w taki sposób, że nie będzie inwestycja kosztowała 100, tylko 1 100 000. Zawsze wykonujemy projekt na miarę naszych możliwości, bo wiemy, jakimi pieniędzmi dysponujemy i zakładamy takie materiały, taki standard, żeby go udźwignąć. Jeżeli chodzi o odwodnienie, projektant założył odwodnienie powierzchniowe. I to jest oczywiście w zgodzie z przepisami. Tak założył i to powinno funkcjonować. Natomiast jak pamiętacie Państwo, oczywiście się opierał na badaniach geologicznych. Pamiętacie Państwo, że fundamenty, budowa fundamentów była wstrzymana. Kojarzymy ten temat? I kosztowna. Znaczy nie o to chodzi, tylko że problem był taki, że projektant po wykonaniu badań geologicznych stwierdził, że ciekła mi w tej chwili nazwa, że ten grunt pod spodem, czyli na głębokości fundamentów jest stabilny. Natomiast wykonawca, który weszedł z robotami budowy fundamentów, po wykopie okazało się, że niestety ten grunt jest niestabilny i ta grubość tych fundamentów według niego jest niewystarczająca. W związku z tym, można szukać winy, geolog gdzieś tam ileś tych punktów, pomiarów zrobił. I oczywiście pamiętacie Państwo, wystąpiliśmy o opinię nawet do Politechniki Łódzkiej, czy ta konstrukcja w odniesieniu do tych gruntów, fundamentów jest wystarczająca. Po weryfikacji, po długiej analizie okazało się, że niestety nie i w związku z tym te fundamenty musiały być pogrubione i te wszystkie zmiany, proszę Państwa, projektu odbywały się na koszt projektu. A to chodzi o odwodnienie? Tak jest i w związku z tym... Elementy do odwodnienia, panie pośle? Tak, to ma wszystko związek z badaniami geologicznymi. Coś się poglądało. Nie, proszę Państwa. W związku z tym podczas budowy teren od strony mleczarni, jeżeli Państwo kojarzycie, również wyniki badań geologicznych stwierdziły, że grunt jest niestabilny i ten spływ powierzchniowy może być niewystarczający i w związku z tym wykonaliśmy tam w ramach robót dodatkowych meliorację. I to było w trakcie wykonywania, także nie można było wtedy tych wód bezpośrednio odprowadzić do rowu, bo nie było pozwolenia wodnoprawnego. Te wody są odprowadzone na teren działki przy rowie. I teraz, żeby już dokończyć ten temat, czyli odprowadzić dalej te wody do rowu melioracyjnego i również zebrać wody, które gromadzą się w tak zwanym rowie odparowywującym przy Orliku, bo to też jest problem. Przy dużych ulewach ten ruch się przepełnia. No jest to swego rodzaju zagrożenie. I teraz chcemy te wszystkie wody z działki zebrać i odprowadzić do rowu melioracyjnego i na to jest potrzebne po prostu pozwolenie wodnoprawne. Jeszcze dwa zdania odnośnie rowu odwadniającego, proszę Państwa. Kiedy budowaliśmy Orlik, szybko trzeba było podejmować decyzję, szybko trzeba było składać wniosek o pozyskanie tych pieniędzy i nie było czasu na to, żeby przy Orliku uzyskać pozwolenie wodnoprawne, żeby z tego drenażu odebrać, wprowadzić wody do rowu melioracyjnego. W związku z tym projektant założył inne rozwiązanie, czyli zaprojektował rów odparowywujący. I w związku z tym teraz kompleksowo trzeba to zebrać wszystko i odprowadzić tutaj do
urządzenia pod tytułem rów melioracyjny, który jest w zarządzie gminnej spółki. Myślę, że gminna spółka nie będzie ustawiać wysokich warunków, a może, a może. A ja jeszcze pytałam, czy będą zabezpieczone środki na remont łazienek w szkole. Tak, pani przewodnicząca, tylko nie używałem słowa obiecuję. Jest w tej chwili, ale pani pozwoli, skończę. Jest w tej chwili zlecona koncepcja, projekt. Mamy w budżecie chyba około 40 tysięcy złotych. Tam jest największy problem jest taki, że najprawdopodobniej trzeba będzie również wymienić część tych rur kanalizacyjnych, bo nie znamy jego stanu i projekt po prostu musi ocenić. Jest w tej chwili wykonywany projekt. Bądźmy dobrej myśli, że te 40 tysięcy złotych wystarczy. Jak braknie, a to wyniknie dopiero z kosztorysu przyprojektowego, będziemy się zastanawiać i szukać jakichś tam dodatkowych pieniędzy. Albo zrobimy po prostu jakieś tam pomieszczenia, albo wymienimy rury, albo po prostu 40 tysięcy, o tym mówimy. Ale jak Państwu nie trzeba chyba tutaj uświadamiać, że prace w szkole tego typu prowadzi się w wakacje. Wszystko wskazuje na to, że to uda się zrobić. Proszę, Ryszard. Chciałem jeszcze sprawić, tutaj są pieniądze na przystanki. Budując przystanki, czasami się ludzie zwracają, że powiedz, no by się tam przystanek postawił, na tym zajdzie się odbywa, zwracanego, że do Sotysa, tu się przenosi na naradę, ekstra się buduje przystanek, ale za 2-3 miesiące, czy w przyszłym roku te same osoby krytykują, co by tam ta za burgo, nie ma, jest powybijane, zniszczone i tym samym stawiając jak przystanki, tak, bo widzę, że troszeczkę się robi teraz to więcej. No, sami narażamy się na krytykę, bo później jest to niedopilnowane, jest to niszczone, tam co wójt powiedział, przesiadują młodzież, całe wieczory przesiadują młodzież, no w różnych tam celach też jedną, śmiecą i tak dalej. Między innymi ten pan, który tu jakiś rozmawiałem z nim, co chodzi o kresę, mówi, sam przystanek to nie przeszkadza, jak to zanieczyszczenie, które bez przerwy tam jest zdeptane, zniszczone, zboże, śmieci, butelek, wszystkiego, co się tylko znajduje. No, może przy tym przystanku prawdopodobnie też tak będzie zanieczyszczone, no, ale skutek jest taki, że musimy wymienić. Zwracają się również do przystanek z Bogdanowie, bo tutaj dzieci przychodząc na przystanek, to czekają około 10 minut, może 5 minut, bo autobus, nie, ja rozumiem. Dzieci przychodzą, to moment autobus podjeżdża, bo długo nie czekają, wysiadają, idą do domu, nikt w tym przystanku już nie siedzi, tylko przesiadują później właśnie wieczorami. Mówiłem tu o Bogdanowie, żeby postawić przystanek przy skwerku. Tu po rozmowie z sołtysem doszliśmy do wniosku, no sołtys doszedł do wniosku, że ten przystanek może, no to będzie właśnie miejsce zaśmiecania, więc lepiej tam nie stawiać. Właśnie tam co prawda pracownicy, bo te pracownicy na kopalni jeżdżąc stoją rano o 6, później o 2, później o 10 czy 9 wieczorem, także częściej jest to wykorzystane, ale ze względu na to, żeby to czyty zachować, sołtys z tego przystanku zrezygnował, więc może trzeba sięgnąć trochę głębiej i zastanowić się nad tym, nadmiernym takim rodzaju, że dzisiaj się jest potrzebne. Jest taka zasadność stawiania się przystanków, bo to się odbija rynku, że ten później na nas, że nie dbamy o to, że gleda nie dba, że zniszczone. Się jak najbardziej byśmy analizowali. No, moje dzieci, gdzie jest, przystanek się stawia. Ten przystanek służy tylko do przesiadywania, nie do oczekiwania na domu. Ale te trzy przystanki, przepraszam, że się wtrącam, to przecież Państwo na mnie na poprzednie sesje, dwie sesje, cztery. Ale rzeczywiście, to było uzasadnione, że jest bardzo potrzebne. To było tylko zgłoszone, panie sekretarzu. Na tym należało się, by przemyśleć, że kolega. Proszę o spokój. Ja mówię, że nie. Ale ja myślę, że nie ma sensu dyskusji na tym. Dzieci są najważniejsze, zimą stoją, marzną, przystanki muszą być. A temat zaśmiecania jest jedno. Dopóki społeczeństwo, że tak powiem, wszyscy mieszkańcy nie będziemy dbać. Po prostu nie kupmy się bzdury, bo to jest naprawdę szkoda czasu. Pieniądze, no bo co, no wymieniamy, malujemy, czyścimy. Nie, ale to jest na stacja. Pytanie, co zrobić? Ale jak zastanawiamy się przystanków, to jeszcze większy będzie maluj. No bo widzieli bardziej już tam. No właśnie, że niech pan sobie przypomni, jak nie wiem, 10 lat temu stały te bardzo brzydkie przystanki, blaszane jakieś tam i tak dalej. Tam gdzie kosztował to był niesamowity za brzydkie słowo, wymalowania i tak dalej, i tak dalej. I wtedy doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli przystanki będą delikatniejsze, szklane, ładne, no to może to zabrudzanie, to niszczenie będzie inne. Ale dzieje się jak się dzieje. W ostatnich wyborach zakleili je papierem. Pytanie, co zrobić, żeby
żeby no, zaprzestać, bo te tablice tam będziemy jeszcze montować, ale czy to pomoże? To jeszcze proszę, jedna taka... Postawić przystanek Fratku i Bogdanowi. Jeszcze z naciskiem było, że... Nie, ja nie wiem, że z naciskiem, więc rozmawiałem z Sotysem i doszedł do wniosku, że no, będą, ale, może będą ale, potrzebne, bo tam ludzie czekają przy lasy centrowe, ale ze względu na to zaświecanie, lepiej może... Ale chyba nie podejmiemy decyzji takiej, że likwidujemy przystanek. Nie o likwidacji, bo zastępca mi powiada, że około 50 przystanków mamy do remontu. No, ale pytanie co? Wyeliminować te przystanki? Nie wyeliminować, tylko nie pomnażać już. Nie, no tu może nie idźmy dalej. Ale może tą dyskusję na koniec, jak starczy czasu, no nie ma sensu na to. Przystanki muszą być i koniec na dzieci. No jak muszą, to po co dyskutować? No też. No to ważne. Bardzo proszę, jeszcze konkretne pytania do budżetu są, tak? Proszę bardzo. Znaczy, ja tylko bym dodał do tych przystanków, no skoro już są, niech będą, tylko kosze na śmieci, kwestie jakie tam zamontujmy, czy betonowe, czy betonowe. Betonowe, są zamontowane w niektórych miejscowościach, nie są więcej. Większe pojeżdża. Chyba nie są siebie. Nieważne, to około 25 koszy, tak są betonowe, którzy są zamontowane. Chodzi o to, żeby ich nie naruszyć, nie zniszczyć. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania do budżetu nie ma, tak? Proszę. Panie Wójcie, mam pytanie. Ile kosztowały nas roboty dodatkowe przy meliorach? Ale to w tej chwili jesteśmy tak dobrze, myślę, przy temacie... Bójny, oczywiście. Nie, proszę Państwa, jeśli chodzi o później, ile kosztuje, co? Ile nas kosztowały roboty dodatkowe, jeśli chodzi o meliorację? Jeżeli dobrze kojarzę, oferta była, roboty zlecone od strony podwórka, około 40 tysięcy. Proszę Państwa, jest w tej chwili kontrola z NIK-u, która między innymi spadli Pani od 6 kwietnia do 12 czerwca i między innymi kontrolują bójny i komunik. Także proszę spać spokojnie, jeśli coś tam jest źle, to na pewno zostanie wychwycone. Ja się nie pytam o kontrolę, tylko moje pytanie jedno chcę pociągnąć drugie. Czy mogę zadać, czy poczekamy na kontrolę NIK-u? Tak, proszę. Nie no proszę, pytanie do wiadomego okolicznego. Jeżeli dotyczy to budżetu, proszę bardzo, pytanie. Czy w nowej koncepcji odwodnienia obojęt będzie sprawa likwidacja rowów, jak to się nazywało, odpadów rowujących? Jak najbardziej jest zasadne, żeby w tym pozwoleniu wodnoprawnym uwzględnić przejęcie tych wód z rowu odparowującego. Ale musi Pan wiedzieć, że są procedury. Jeżeli wykonujemy meliorację wokół budynku, oprócz tego po długiej dyskusji, właśnie po analizach, po są ekspertyzy projektantów, fachowców i tak dalej, wykonaliśmy tak zwany drenaż wokół starej części szkoły. I fachowcy doszli do wniosku, że odpływ powierzchniowy może być niewystarczający, są różnice powierzchni i tak dalej i należy wykonać meliorację. Teraz musisz Pan przede wszystkim skupić się na tym, że są obowiązujące przepisy. Jeżeli Pan chce te wody odprowadzić do rowu przydrożnego, nawet nie, do przydrożnego nie można, to jest nawet wprost zakaz ustawy o drogach publicznych, do rowu melioracyjnego, to musisz Pan przejść całą procedurę, uzyskać pozwolenie wodnoprawne. A to jest procedura bardzo długa i w trakcie realizacji tej inwestycji nie można było uzyskać tego pozwolenia, bo całe zadanie by się nam przesunęło jeszcze o 2 lata i w związku z tym projektant przyjął założenie, że te wody spod budynku będą wypuszczone na tą samą działkę skrajnej jej części. Dzisiaj teraz te wody trzeba zebrać i odprowadzić do rowu melioracyjnego. Tak, teraz chodzimy o to, że jeśli na przykład założyli, żeśmy, jak Pan Wójt zaczął mówić o fundamentach, że grunt niestabilny, czyli całe te fundamenty były stałe na powiedzmy 4 lata do budowy, czyli przez te 4 lata można było zrobić projekt na odwodnienie tego terenu, już z uzyskania pozwolenia wodzoprawnego mielibyśmy jedną inwestycję. Teraz się okazuje, to zadałem pytanie,
rowy odparowy płynące. Może trzeba będzie zasypać kolejne koszty, kolejne zwiększanie wszystkiego. Czyli inwestycja nie mogłaby być od początku do końca. Czym by się różniła w kosztach inwestycja, gdyby pozwolenie na budowę, czy może nie kosztach, czym by się różniły koszty, gdyby pozwolenie uzyskał 4 lata wcześniej, aniżeli teraz? Niczym. Te same koszty. Ale mielibyśmy inwestycje skończone. Pan próbuje w tej chwili być bardzo przewidujący, ale szkoda, że do tyłu. Bo ja do tyłu, gdybym teraz miał patrzeć, to bym na pewno wszystkie błędy, które na etapie inwestycji się wyłapało, bym je znał. Nie wiem, co będzie w przyszłości. A jeszcze nie zwrócił Pan uwagi na to, że pierwsze badania gruntu wyszły pozytywnie. Dopiero przy rozkopaniu pod fundamenty okazało się, że jest problem. Także w momencie, kiedy te fundamenty nie były tak naprawdę robione, to problemu nie było. Dopiero jak zaczął kopać fundamenty, wyszło, że... O tym mocno mówiłem. Tej inwestycji, powiedzmy 4 lata i w tym okresie można było wszystkie papiery uzyskać. Proszę Pana, mam pytanie. Jest w tej chwili przygotowany projekt na budowę sali gimnastycznej w Parzniewicach i przedszkolu. Projekt, na którym Pan głosował. Czyli rozumiem, że miał Pan możliwość zapoznania się z tym. Proszę mi dzisiaj powiedzieć, jakie są ewentualne błędy, wady w tym projekcie. Panowie, myślę, że nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji, no bo szkoda tego naszego czasu. Niestety błędy się popełnia i trzeba je naprawić. Czy przemyśli do końca każdy szczegół inwestycji? Ale dziękuję panie sekretarzu. Jeżeli są jakiś pytania, tak budżetu, to kończymy tą dyskusję. Wprowadzania robót dodatkowych, będą tak zwane wady istotne, nieistotne, są nawet przewidziane w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie jest błąd, jaki błąd. Na przykład dzisiaj panu powiem, że na wysokości mleczarni Bujna odnośnie budowy kanalizacji natrafiono na kamień, który ma 3 tony. I pytanie, czy projektant powinien to przewidzieć? Dobrze. Proszę, nie ciągnijmy już tego tematu. Proszę, czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania odnośnie budżetu? Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panowie, proszę o ciszę. Słuchając wszystko, to się tak troszeczkę oplata i oplata. Popieram to w 100% kolegę Wiesława. Bo szanowni radni, jeśli się robi projekt pod meliorację, czy 3, czy 4 lata temu, to trzeba przewidzieć, że będą wody takie, a takie, a gdzie mają wody popłynąć, to trudny znak. Także kochani, jaki bułam się buduje po przykryciu i przykrywa go się, to trzeba przewidzieć. Jakaś woda będzie i coś z tą wodą trzeba zrobić. A gdzie ma popłynąć, to panie wójcie, no w tej chwili pan próbuje, tak wcisnąć to, tylko gdzie ta woda miała iść. Tu jeden rów odparowujący, tu drugi, tu nie, tylko teraz trzeba pozwolenie na od spółek, od melioracji na odprowadzenie wody. Gdy budujemy budynek, już kończę, i dobrze jest budynek wybudowany, jest dobrze obsypany, woda od niego odpływa, a woda popłynie się zawsze z górki. Wtedy się nie będzie pytała gmina ani spółek, gdzie ma woda płynąć, tylko woda sama sobie płynie. Jeśli spółki zatrzymają tą wodę, a tam nie wolno, to są wodą przepisów. Dziękuję. Panie Józefie, chyba odpowiedzi pan nie oczekuje. Nie. Tylko swoje. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pan pozwoli, pan mi zapomniał, pan nie pozwoli. To było pytanie. Pytania radni, cały czas. To było stanowisko. Panie radny, z tego czasu pamięta, prowadził głos administracyjny. Pan przykrył ruch melioracyjny. Potem okazało się, że jest coś tak. Dlaczego pan tego nie przewidział? Panie wójcie, ja to wyjaśniałem na komisji, ale to tak... Myślę, że do wieczora nam zejdzie. Proszę państwa, reasumując dwoma zdaniami. Jeżeli w trakcie inwestycji pojawiają się wady, pojawiają się błędy, pojawiają się ustępy, to było, jest i będzie, to nas należy reagować i każdą inwestycję udoskonalać, ulepszać. Jeżeli w trakcie realizacji wychodzi na to, że
trzeba poprawić odprowadzenie wód, to należy to zrobić, bo co by było, gdybyśmy tego nie zrobili? Dziękuję bardzo, panie wójcie. Głosujemy uchwałę. Myślę, że każdy ma ją przed sobą. Proszę bardzo, kto jest za proponowanymi zmianami w budżecie na rok 2014? Proszę bardzo, kto jest za? 2, 4, 5, 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jest wstrzymująca jedna. Że przerwie. Nie. Tak jest zapisane, że nie. Bo jest trzeci, proszę o ciszę, proszę jeszcze wieloletnią prognozę i króciutko, po czym co się wydarzyło. Tutaj w objaśnieniach do wieloletniej prognozy, która jest jakby nieodłącznym elementem uchwały budżetowej, w sytuacjach, kiedy zmienia się na przykład deficyt i tak dalej, to musi być dołączona również wieloletnia prognoza finansowa. I zmiany w tej wieloletniej polegają na wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 97 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. I ta pozycja 97 tysięcy pojawiła się w wierszu 4.2, wolne środki, o których mowa. Natomiast w stosunku do poprzednich wieloletnich prognoz, które tam Państwo ewentualnie dysponują, no to zmieniają się dochody ogółem, wydatki ogółem, dochody bieżące, dochody, wydatki bieżące i tak dalej, bo w międzyczasie przychodzą na przykład jakieś dotacje i tak dalej. Wójt często uchwałą są wprowadzane, ale często pan wójt zarządzeniami, więc na dzień na przykład 4 czerwca to wszystko musi być tutaj aktualne. Więc my tak naprawdę wprowadziliśmy 97 tysięcy w tym wierszu 4.2, natomiast również przy okazji uległy te pozostałe elementy. Natomiast pozostał dług na poziomie, który tam żeśmy w kwietniu dyskutowali, czy takie inne historie. Natomiast wszystko, reszta jest tutaj płynna i za każdym razem musi być dostosowana do aktualnej. I to RIO sprawdza, więc tutaj nie ma obawy, że coś będzie źle. Jak jest źle, to też musimy to poprawić. Myślę, że pytań do tego nie ma. Proszę bardzo, kto jest za? Proszę bardzo. Wieloletnie prognozy. Za wieloletnie. 9 za. Kto jest przeciw? 2. Kto się wstrzymał? Za. To 10. Dziękuję bardzo i 5 minut przerwy. Ja to się dajmy, żeby tak. Dobrze.